Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj film z kolejnego wyzwania. Wyzwania grupy Serwak. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, że jeśli zaczynacie biznes, jeśli zaczynacie marketing internetowy, to musicie mieć wizję. Wizję tego, co chcecie osiągnąć. Z tego względu też, że będą osoby, które będą Was ciągły w dół. Będą osoby, które będą Was szykanowały z tego, że przygotowo nagrywacie filmik, tak jak to bywa zawsze wśród znajomych. I też, jeśli robicie to na dworze, uwaga, że wiele osób też będzie patrzało na Was, jak co Wy robicie, tak? I to też bardzo fajnie działa, z tego względu, że czasem niektóre osoby Cię zaczepią i zapytają się, co robisz, czym się zajmujesz, tak? Czyli też warto jest wyjść z domu. Jest piękna pogoda dzisiaj. Słoneczko w Anglii, w Birmingham. Zobaczcie, świeci. Jest może zbytnio ciepło, bo jest jak to na wyspach, jest taki wiaterek lekki, ale jest ogólnie bardzo fajnie i przyjemnie. Więc musicie mieć tą wizję, tak? Musicie mieć wizję siebie za jakiś czas. Co Wy chcecie osiągnąć? Dlaczego chcecie to osiągnąć? Bo to jest dosyć ważne, tak? Bo dlaczego chcesz to osiągnąć? Jeśli sobie zadasz odpowiednie pytanie, to na pewno będzie Cię to pchało do przodu, jeśli zadasz sobie odpowiednie pytanie. Jeśli będziesz miał odpowiednie dlaczego. Czy dlatego, że to da Ci więcej pieniędzy? Czy dlatego, że chcesz więcej czasu spędzać z rodziną? Automatycznie, mając więcej pieniędzy, będziesz automatycznie miał więcej czasu dla siebie, dla rodziny. Będziesz miał więcej czasu na to, co lubisz. Ile razy chciałeś iść na siłownię, a nie miałeś na to czasu? Ile razy chciałeś grać z chłopakami w piłkę, bo grali, a ty musiałeś iść do pracy? To było tak? Na pewno nie raz. Więc warto robić marketing internetowy z tego względu, że jeśli będziesz go robił odpowiednio konsekwentnie, to z biegiem czasu na pewno będziesz miał więcej czasu dla siebie, dla rodziny i kilka groszy w portfelu. Także decyzja należy do Ciebie. Ja jak zawsze zostawiam linka pod spodem dla Ciebie, abyś zobaczył, czym ja się konkretnie zajmuję. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.